Jak klikniesz suba, to ci nie zabraknie w tym roku węgla. No i co, udało się? A gdzie tam się udałem? Żadnej dopłaty do węgla nie dostaliśmy. Jakbym był jakim posłem albo senatorem, to może by się udało. Lipa. Ale tato, no nikt nie uwierzy w to, że na drugim piętrze w bloku masz piec węglą, no szalałeś. A może mam? Zaraz se pojadę i se kupię taki piec, wstawię go do łazienki, przywlekę za łeb jakiegoś urzędasa i na własne oczy zobaczy. Jest! Jest! Przyznały mi kasę na węgiel, ale pal licho ten węgiel. Teraz to se muszę kupić nowe felgi do szarana, bo choruję na nie od 2 lat. Ale się będą pięknie prezentowały, aż tardza na progach nie będzie się tak rzucać w oczy. Jest, mam to, nie wycimie. Wiesz, ile taki piec kosztuje? No, masz rację, mogłoby się nie opłacić. Dobra, tato, dajmy sobie spokój, to nie ma sensu. Ale ja nie mogę wytrzymać, że ktoś dostanie, a ja nie, rozumiesz? No i cyk, 3000 będą na koncie za chwileczkę. Wreszcie coś dała, nie tylko zabierają. O, pana tego miglanca. Co ty robisz? No i co się tak podniecasz z tymi pieniędzmi? Nie zesraj się. A co? Zazdrościsz, łachmaniarzu? Ja cię zaraz nauczę kultury. Pewnie guzik dostał się, wyładowuje na normalnych ludziach. Ale węgiel to se kupię później. Może stanieje. A teraz to se zafunduje nowego grilla. Jak sąsiad zobaczy, to nie będzie mógł spać w nocy z zazdrości. No i lezie takich gałgan i się cieszy. Każdy się nachapie po 3000, a mnie gówno zostanie. Zaraz, jak tyle ludzie będą miały pieniędzy, a węgiel ciężko dostać, to... To co? Oj, Piotr, ale ty nie kumaty jesteś. Bardzo szybciutko odrobimy te 3000, co nam przeleciały koło nosa. Chodź, mam pomysła. Gdzie dzwonisz? Do wujka na Śląsk. Halo? No cześć wujek, co tam u was słychać dobrego? Zresztą nieważne. Słuchaj, da radę kupić u was węgiel na Śląsku? Kolejki? A ile trzeba czekać? Tydzień? To lipa. Co? Ja ci miałem 200 oddać? Halo, słabo cię słyszę. Halo, 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 halo. No, to pohandlowane. Oj, Piotr, żyjemy w kapitalizmie, przynajmniej na razie. I jak jest klient, który chce jakiś towar, to musi się znaleźć przedsiębiorca, który mu go dostarczy. To co robimy? Piotr, ty jeszcze mało wiesz o biznesie. Chodź. No Piotr, Jezus zamienił wodę w wino, a my zamieniamy kamienie w węgiel. No nie wiem, no czarno to widzę. Ale ty jesteś niewierny Samarytanin. Przecież węgiel też będzie, tylko w odpowiednich proporcjach. 9:1. Chodź Piotr, wiem skąd skombinować trochę węgla, chodź. Kurde, ale to będzie biznes, kurde. No i tak jak mówię, mąż mnie zostawił, bo urodziły mi się 8-raczki. Potem się rozchorowałam, bo byłam pielęgniarką w Czarnobylu. A później mnie przejechał walec drogowy i 3 lata byłam w śpiączce. Ja nie dla siebie proszę o ten węgiel. Ino dla moich dzieci. Matko i córo, tyle tragedii w jednej... Nie, dodaję pani wiaderko węgla, już idę, proszę. A, dziękuję, prawie pełne wiaderko. Do widzenia, dużo zdrówka. No i tak jak panu mówiłem, rodzice mnie porzucili, kiedy miałem 2 tygodnie. Od tej pory wychowywały mnie zwierzęta w lesie. Matko Bosko! Walczyłem o pożywienie z wilkami, z niedźwiedziami, z grzybiarzami. Teraz dostałem, proszę pana, mieszkanie komunalne, ale nie mam węgla, a nie jestem w stanie pójść do pracy, bo nie znam języka ludzkiego i chyba zamarznę. Przecież mówisz po ludzku! Bo nauczyłem się kilku słów, ale nieważne. Pójdę do lasu i wykopię sobie norę, może dożyję do wiosny. Do widzenia. Poczekaj, dam ci trochę tego węgla. Dziękuję. Znaczy, to w języku wilków znaczy dziękuję. Do widzenia. Ale pokrzywdzony chłopak. No i widzisz, ile towaru jest na placu? Co? Dobry miałeś pomysł, żeby całą resztę tego węgla schować w kanale w garażu, bo by pokradły jeszcze. Bez kitu. No, ale teraz trzeba zrobić odpowiednią reklamę. Jak nie chcesz od ceny dostać zawału, to zapraszam na nasz skład opału! Węgiel? A skąd on ma ten węgiel? Jedna babka chorowała, rozpaliła w piecu, wyzdrowiała. Węgiel mają, węgiel. Jeśli chcesz mieć ciepło w dupę, u nas kupisz węgla kupę. Kupił u nas dziadek węgla tonę, to od razu wszedł na żonę.
No ciekawe, po ile mają ten węgiel. Zobaczymy, zobaczymy. Czy dobry, czy to skład opału? Tak, no. A co to jest? Panie, ten jest jeszcze niedojrzały, zostaw pan. W piekarni też wszystkie bułki pan macasz? No tak, tylko patrzę, no jakiś taki drobny ten węgiel. Pan też jesteś drobny, no i co z tego? Bierzesz pan czy nie? No wziąłbym trochę na próbę, a po ile? Panie, taniej niż na Śląsku. 2900 tona. Poproszę worek. Piotr, jeden woreczek dla pana będzie. Dzień dobry. To się okaże, czy dobry. Proszę pana, przyszedłem zakupić trochę węgla, bo już pół województwa zjeździłem i nigdzie nie ma. Te wszystkie rządy, co rządziły przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to bym do więzienia wsadził. Bydlaki jedne wszystko rozkradły. Niby mamy węgla na 200 lat, a one sprowadzają od ruskich, z Kolumbii, Australii, cholera wie skąd jeszcze. Ależ pan jest głupi, przecież to jest genialne rozwiązanie. Czemu? Panie, jak u ruskich, u Kolumbijczyków i u tych, co skaczą na kangurach, zabraknie węgla, to skąd one będą kupować? Niech pomyślę. Od nas? No i brawo. A wtedy to im przypierdzielimy taką cenę, że się posrają. No jest w tym jakiś sens. A masz pan polski węgiel? Tylko i wyłącznie. To ja nie wiem, czy to jest polski. Panie, to jest polski węgiel, a nie jakieś kolumbijskie błoto. Wydobywany z samego serca Śląska. A po czym poznam, że to jest polski węgiel? Panie, on się pali na biało-czerwono. Bierę. Piotr, masz ten kamień i zrób z niego czarny diament. Tylko maluj go w garażu, żeby klienty nie widziały, że jest coś nie teges. Coś cię dawno pod blokiem nie widziałem. I tak myślałem, że cię tu spotkam, ty wrzodzie społeczny. Handlować ci się zachciało. Ja ci zaraz pomogę zamknąć ten biznes. Halo? Urząd Skarbowy? Z tej strony zatroskany obywatel. Chciałem zgłosić anonimowo, że jedna menda handluje węglem na lewo bez pozwoleń. Ja zaraz go tu rozniosę. Panie, panie, coś pan sprzedał. Ten węgiel to się w ogóle nie pali. Widocznie taki palacz z pana. Jak się nie umie porządnie rozpalić, to i się nawet sucha słoma nie zapali. O, patrz pan, buciany odlatują do ciepłych krajów. O, bociany, bociany, o, jakie ładne, ale gdzie? O, ja to lubię bociany obserwować, o, o! Patrz pan, jak się pali. To ten sam węgiel, co żem panu sprzedał. Kurde, ale płomień wielki. Teraz tego nie ugasimy. Trzeba po straż pożarną dzwonić. Panie, ja tu już mam stary biec, pewnie dlatego tak się dzieje, przepraszam. Panie, jeszcze będzie 300 za wezwanie straży pożarnej. Trzeba tu policzyć koszty, tak. Tonę kamienia trzeba kupić, 4 litry czarnej farby, 4 szpreje. Piotrowi wezmę jakąś drożdżówkę, bo już nie jadł od wczoraj. Dzień dobry. Dobry. Przychodzę z działu kontroli Urzędu Skarbowego. Poproszę pozwolenie na prowadzenie działalności, wpis do KRS, faktury zakupu węgla i wszystkie umowy zawarte z pracownikami oraz umowy na wynajem placu, ewentualnie akt własności. Tak, już gdzieś to miałem, tu właśnie wszystko pochowane, tu gdzieś w kieszeni miałem, to zaraz... A może byśmy się dogadali? Chcesz pan przekupić urzędnika państwowego? Zaraz tam przekupić. Ja chcę tylko dać prezent. Pan tak ciężko pracuje, a pewnie płacą panu tyle, co kot napłakał. Żebyś pan wiedział. Proszę sobie wziąć to wiadereczko węgla typu premium. Ale pokusa. Ale nie wiem, proszę pana, czy to wystarczy na taką dużą kontrolę. To jeszcze po południu przywiozę parę woreczków brykietu do gryla. Może być? Proszę pana, w takim razie kontrola zakończona pomyślnie. Gratuluję. Panie, nie wierzę. Znowu ten ośli łeb miał fuksa. Ale chyba mam pomysł, jak mu trochę zmniejszyć obroty na tym straganie. Rozumiem, proszę pana, i szanuję za pracowitość. Panie, kurde, nigdzie węgla nie ma, to taka niespodzianka, super! Panie, to, że nie ma węgla, to ja uważam za sukces. Jak sukces? Panie,
Polska się zobowiązała, że do 2030 roku odejdzie od węgla, a nam się to już udało w 2022. My to powinniśmy od tej Unii jakoś premię dostać. Dobre jaja, dobre, ale panie, poważnie, po ile ten węgiel? 2900 za tonę. Łomatko i córko, ile pieniędzy przecież ja na to nie wyrobię, a dałoby radę coś taniej? Panie, ja naprawdę nic na tym nie zarabiam. No chyba, że chcesz pan coś bardziej kalorycznego. A co by to było? Panie, tylko to jest towar spod lady, także morda na kłódkę. Chodź pan, zobacz. Jak złapie w piecu temperaturę, to trzyma przez tydzień. W przyszłym tygodniu będę miał też brykiet z opon, także serdecznie zapraszam. Panie, a to nie jest takie nieekologiczne trochę? Aleś pan głupi. Widać, że maksymalnie żeś pan 4 klasy skończył, nie więcej. Główny składnik opony to kauczuk. A skąd się bierze kauczuk? Ze sklepu z kauczukami? Wysoki jak brzoza, głupi jak koza. Kauczuk się pozyskuje z drzew. Więc tak naprawdę to nie pali pan oponami, tylko drzewem. Mogę obchnąć 5 dyszek za sztukę. Nie wiem, panie, drogo trochę. Chyba pójdę tam do tego gościa, co sprzedaje chrust po drugiej stronie. Kolega właśnie kolejkę trzyma. Co? Jaki chrust? Gdzie? Poczekaj. To ja jeszcze może zaproponuję śląskie truskawki. Nie chcę. Daj mi pan spokój. Do widzenia. Panie! Kruścik, prymasorcik, świeżutki, prosto z lasu, suchutki. Zobacz pan, patrz pan. O, widzi pan jakieś suchutki w środku? Prymasorcik się będzie palić. No nie wierzę. Menda sąsiad mi kradnie klientów. Wynocha mi stąd, bo mi klientów płoszysz. Możesz mnie o tu, o kant dupy pocałować. Jest wolny rynek i będę handlował, czym będę chciał. Tak? To jeszcze zobaczysz, ty łachmyta. Kurde, jakby tu udupić tego cwaniaka, no. Chyba wiem. Piotr, jedziemy. Sąsiad, chodź na chwilę. No chodź, nie pogryzę cię, chodź. Słuchaj, tak sobie myślę, po co my się będziemy kłócić? Ja mam swój biznes, ty masz swój biznes. Ja mam swoich klientów, ty masz swoich klientów. Ja już kasy potąd zarobiłem i nie chcę mi się tak kłócić. Słuchaj, zbywa mi trochę drewna, może sobie weźmiesz i sprzedasz, co? Nie wytrzymie. Janusz przemówił ludzkim głosem. Janusz, a to nie jest jakaś podpucha? Ja wychodzę z sercem na dłoni, a ten ma jakieś ale. No to dam najwyżej komu innemu. Nie, dobra, weźmy. No, Piotr, pomóż panu sąsiadowi rozładować drzewo. Piotr, dzięki ci. Ty to nie jesteś taka menda jak twój ojciec. Dzięki. Halo? Chciałem zgłosić nielegalną sprzedaż drewna nielegalnie pozyskanego z lasów państwowych. Jak dla mnie to będzie z 5 lat odsiadki za taką zbrodnię. Już podaję adres. Mogę nawet podać rysopis tej zakazanej gęby. Oho, zaczyna się, ale będę miał zaraz widowisko. Ale mam drewno, prymasorze, ale będzie handel. Dzień dobry, proszę pana. Chciałbym uzyskać jedną informację, mianowicie skąd pan ma to drzewo? Jak to skąd? Dostałem w prezencie. Nigdy w życiu nie słyszałem tak idiotycznej wymówki, proszę pana. Według informacji, które mamy od naszego anonimowego informatora, handluje pan drewnem nielegalnie pozyskanym z obszaru chronionego Natura 2000. To drewno? To co, mandat będzie? Nie inaczej. A ile tego mandatu? 50? 100? 5000. Ile? Matko Bosko, chyba mam zawał. Zatukę tego starego mędziarza i na niego skąd ten... Nie wytrzymie. Lepszy niż kabarety w telewizji. Ale że będę załatwił. Thank you.
Halo? Chciałbym zamówić 5 ton kamienia. Nie, nie do utwardzenia drogi, do malowania. No dobra, na razie. A to jakiś list do ciebie. O, z urzędu. Może jakiś zadowolony pan urzędnik mi jakąś dotację przyznał. Co? Ja pierdzielę, mandat karny za nielegalną wycinkę drzewa z lasów państwowych. 5000 mandatu! O, to przez to będę jedną, ale mnie załatwię. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jak widzi, ta mam nową maskę, bo stara się zepsuła. Ale to może i lepiej, bo wyglądam, jakbym miał operację plastyczną zrobioną w Hollywoodzie. Słuchaj, ta, scenariusz do Janusza Błonda już napisany, niedługo premiera. Trzymaj się, cześć!